przepisy.joli.com. Cześć! Dzisiaj mam dla Was przepis na pyszne muffinki. Dodatkowo pokażę Wam, jak je wesoło, wiosennie i świątecznie udekorować. Zapraszam! Mam dla Was niezawodny przepis na babeczki, które zawsze się udają w czterech cudownych odsłonach. Przygotowanie muffinek zaczynamy od suchych składników. Do miski wsypujemy 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2/3 szklanki cukru i 2 łyżki cukru waniliowego. Wszystkie suche składniki dokładnie mieszamy. Do drugiej miski wlewamy szklankę mleka, 1/3 szklanki oleju i 2 jajka. Mieszamy rózgą do połączenia składników. Następnie mokre składniki przelewamy do miski z suchymi składnikami i mieszamy do połączenia. Po 2 łyżki ciasta nakładamy do każdej z papilotek umieszczonych w blaszce. Następnie dodajemy po jednej kostce ulubionej czekolady i przykrywamy łyżką ciasta. Blachę z babeczkami wstawiamy do piekarnika. Grzanie góra-dół. Temperatura 195 stopni. Pieczemy przez 20 minut. Upieczone muffinki odstawiamy do wystudzenia na kratkę. Teraz przygotujemy krem. Do miski wlewamy 250 ml 30% śmietanki, 250 g serka mascarpone i dodajemy 2 łyżki cukru pudru. Krem ubijamy blenderem. Teraz zajmiemy się dekoracjami. Nakładamy krem. Na środku układamy kandyzowaną wiśnię. 3 pianki kroimy na pół. I dekorujemy piankami listkami naszą babeczkę. Na babeczkę nakładamy porcję kremu. Piankę przecinamy na pół. I ponownie na pół. Teraz będzie nam potrzebny lizak, do którego przyklejamy nasze pianki listki. Kwiatek wbijamy w babeczkę i obsypujemy zieloną cukrową posypką. Na babeczkę wyciskamy gniazdko z kremu. W gniazdku układamy czekoladowe jajeczka. Na muffince układamy porcję kremu. Bierzemy 2 pianki i kroimy. Z pierwszej formujemy uszka. Drugą przekrawamy jeszcze raz na pół i robimy policzki. Przytwierdzamy uszka. Z draży robimy oczka.
czerwonego cukierka nosek i dodajemy piankowe policzki. Nasze wiosenne muffinki są już gotowe. Zaproście dzieci do obejrzenia filmu, a jestem przekonana, że chętnie włączą się w dekoracje babeczek. Życzę Wam dobrej zabawy. Do zobaczenia! Przepisy Joli.com. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.